Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 20 na moim kanale. Ponad 142,5 godzinki przegrane, także kontynuujemy. Ten odcinek nagrywam 4 lutego 2023 roku, około godziny 15. Także planowana premiera tego odcinka jest pojutrze, właśnie w poniedziałek. No a nagrywam to w sobotnie popołudnie. Nie grałem poza lewikiem, widzę, że już się tutaj ściemnia. Także zaczniemy sobie od zatrudnienia pracowników. Może niekoniecznie kultywatorów na razie, ale chociaż tego można ewentualnie zatrudnić. Tylko on tu nie dojedzie, trzeba będzie nim. Dobra, to za chwilę. Trzeba będzie nim zawrócić, ponieważ tak dojechał do końca, właśnie go zwolniłem za późno. Tak myślałem, że będzie problem. A tutaj jeszcze jedna komora, to się jak zwykle zbagowało. Ale za chwilę się przesypie. Tam z jednej komory właśnie za kabiną, tutaj na tył, i widać, jak się tabelka powiększa. Też fajnie wygląda. Aczkolwiek zbagowała się ta maszyna, że widać właśnie, że jest otwarte. Dobra, jeszcze drugi kombajn, tamtego klasa też za chwilkę. Tego zatrudnimy do bawełny. Tego fędzika do soi i tamtym klasem, który zakończył już zbiór ósemki, musimy zawrócić i pojechać puścić go na kolejnym polu. Tak to wygląda, jeśli chodzi o zbiór bawełny oraz soi. Także klas jest na półmetku. Ogarnął już właśnie przedostatnie pole. Dobra. Głośność chyba jest ok, nie? Tak na menu, nie chcę, żeby mnie zagłuszało. A noskę przewiniemy, właśnie jest już jest już ciemno, ale wszystko jedno. Przewiniemy sobie, bo jednak nie lubię po ciągu grać. Tutaj jest jeszcze John Deere, 97 świn jest, więc za chwilę będzie można właśnie kolejny raz, ostatni już, napełnić tą przyczepę do zwierząt 9 świniami, właśnie do pełna, i już też przyjedziemy tutaj te świnie przywieźć i sprzedać. Także będzie elegancko ponad milion. Teraz mi troszeczkę brakuje, jeszcze ostatnio jak napełniłem sobie ten siewnik, tu się wszyscy zatrzymali po podziwie, jak mój fen to zbiera. No a tego tutaj puścimy na sam początek. W sumie nie wiem, czy napełniać go, czy nie napełniać go. Mogę napełnić. Teraz mam jeszcze jedno więcej pole kupione, także będzie jeszcze większy problem z, żeby wystarczyło nawozu najbardziej, nasion to nie, ale nawozu do obsiania właśnie tych wszystkich pól. Ponieważ właśnie już wtedy na ostatnim tam koło świn, na 10 bodajże, jeśli dobrze numer pola pamiętam, raczej tak, no to brakowało tam nawozu, także będę musiał albo napełniać, albo włączyć kupno, nie? Albo włączyć kupno. Dobra, tak niech na razie stoi ten sprzęt. Teraz go przy takim przyspieszeniu czasu nie będziemy puszczać. Tego fenda też na kolejne pole za chwilę trzeba ściągnąć. Tym JCB-kiem tutaj przywieźliśmy przywieźliśmy. No, włączone było i się kurczę złożył. Jak to jest? Także jest pusta przyczepa. No bo jeszcze musimy. Czyli JCB będzie chyba odbierał od Fenda Ideala, tak? Bo ostatnio dopełniłem drugą naczepę pełną soi. Właśnie, i nie mogę wysypać do silosu, bo jest pełno soi. A w sumie bawełna miała dobrą cenę. Kurczę, nie zwróciłem uwagi teraz. Na poprzednim odcinku już patrzyłem. A zobaczmy, jak to wygląda teraz. 2900 bawełna. Czyli chyba dzisiaj sobie sprzedamy bawełnę teraz już. Przed przewinięciem nocki sobie jeszcze zwolnię czas.
Jednak, no i polecą z tą bawełną. Polecą z tą bawełną. Tylko jeszcze Fynda sobie zatrudnimy. Jest też pozapełny. Sporo tej bawełny mamy. Także niestety popracujemy sobie troszkę w nocy, będzie mniej widać, no ale cena jest fajna, więc rzeczywiście. Więc rzeczywiście myślę, że warto się tej bawełny pozbyć. No bo sporo już mam tych belek, z kilkanaście belek. No, z 6 albo 9 tam. Takich i takich. I takich, nie? Także sporo. Sporo tego wszystkiego mamy. Prawie milion na koncie, a po sprzedaniu będą myślę, że ponad 2. Chociaż bawełna. 10, no nie wiem, ponad pół miliona myślę, że możemy zarobić, ale czy ponad milion aż? To nie wiem, okaże się. Dobra. Tutaj się zablokował ten pracownik, ale w sumie nie informuje o niczym. Jest też rozładowana przez kombajn druga okrągła belka bawełny. Także również możemy sobie również ją zebrać. No i tutaj z powrotem przejedzie kombajn i będzie to pole ogarnięte, także kultywator już też nie powinien mu tam sztuk kłód narobić, więc nie trzeba aż tak się tutaj przyglądać jemu. Chciałbym to złożyć. Chciałbym złożyć, może odgiąć. I dopiero się złożyło. Pracownik A, pan pracownik C jest zablokowany. A, zablokowało się tutaj. Dobrze, dobrze. Dobrze, że pilnuje. Normalnie kombajn nie zdążył dojechać. Ale dobrze, bo teraz by ten kultywator tu już gut narobił, gdyby do końca jeszcze dowrócił. Jeszcze w lewo, chyba trochę mijak na zrobię, nie? Z lewej strony. Troszkę się w takim razie przesuńmy. No i tak go na razie tu zostawimy, nie będziemy zatrudniać. Bo tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, a jednak 99 świn też jest. Także po sprzedaży bawełny również. A to jest kombajn. To jest kombajn. Na 9 kosi drugi kombajn. Na 5 trzeba dawać. Na 8 jest klas, tak? Ten tu jeszcze też będzie potrzebował. No dobra, tak naprawdę oba kombajny do soi robią przedostatnie pola. Także na początek tą bawełną się zajmijmy. No i świnie też dzisiaj sprzedamy. Po bawełnie również, ponieważ tam jest pełno, trzeba napełnić i będzie ogarnięte, ale na razie właśnie skupmy się na bawełnie. No i fajnie, no i fajnie. Przelećmy to pole dookoła. Musimy po przeglądnej na tam stronę się dostać. Dokładnie po drugiej stronie. No i również ciężarówką, która jest tutaj po prawej stronie gdzieś na chyba na skultywowanym stoi. Również sobie. Również sobie. Właśnie będziemy musieli przejechać. Tutaj właśnie mamy 2, 4, 6. 6 belek. Pełny jest fędzik w Ideal. A zakończył pracę chyba do bawełny okrągły, tak? No to na razie postoi sobie. Skupmy się na tym. Mamy. Zmieniam, czy dobrze, teraz dopełniłem sobie tą jedną. Miałem akurat pełne 4 przyczepki rozładowane, czyli 12 belek okrągłych po 10 tysięcy. 120 razy 12 razy 3 prawie. Czyli 120 tysięcy litrów. 12 belek okrągłych i tam było 6 czy 9. Elegancko przychód. Tam było 6 czy 9 tych kostek? Chyba 6. Chyba nawet 6, także 6 razy 20, 120 również. Nieźle. I razy 3 również. No czyli ponad 700 tysięcy. Także niekoniecznie do 2 milionów dobijemy, ale 1 800 myślę, że może być po sprzedaży tych wszystkich. Tutaj belek stąd.
Czekamy też cały czas na lepszą cenę soi. Z tego też myślę, że kilka set albo kilkanaście razy set nawet tysięcy się tutaj na koncie pojawi. Mamy już właśnie pełny silos soi. Dwie naczepy pełne. Tam po około 50 tysięcy, ponad 50 tysięcy. No i też już właśnie teraz odbieramy dwie kolejne, ostatnie już puste przyczepy i naczepę jedną tą czerwoną. Ostatnie puste właśnie. Także właśnie, ostatnia też jedna kupiona przyczepa. Także też nie będziemy odbierać. Trochę ziemniaki woziła dwa odcinki temu, także też jak ktoś nie widział odcinka. Teraz jest zablokowany chyba kultywator po John Deere tym okrągłym. Do kąbelek. Także też jak ktoś nie widział dwa odcinki temu zbioru ziemniaków pierwszy raz na tej serii u mnie, no to zapraszam, odsyłam. Zbiorę się, zebrało się. Przelecimy, bo to kółko tak wystaje dziwnie. Żeby stabilizowało, nie? No bo tak belka taką podniesie, no to by się na prawo wywalił. Nie dziwi mnie to. Nawet nie będziemy składać, żeby tak się musi rozłożyć do rozładunku. Cały czas za taki transport 3 bel po 10 tysięcy litrów dostajemy 86 tysięcy z groszami. Także całkiem ładnie. Prawie 3 tysiące za zabawę. No to jest myślę spoko cena, nie? Jeszcze mamy prawie dwa. Prawie dwa zestawiki. Możemy sobie nawet zostawić tą przyczepkę. Tam niech się ładuje. Tutaj już teraz szybko belki kolejnej nie będzie z tego kombajnu. Ale możemy nim również przejechać na kolejne pole. Myślę, że na 12 tam jeszcze ponad pół mu zostało. A to widzę, jest skultywowany kawałeczek, także trochę tam kultywator się wbił na tej 12 i skultywował to, co jeszcze nie zdążyło zostać zebrane. Milion i ćwierć miliona na koncie. Czyli 1 250 000. Ćwiarteczka właśnie. Miliona. Już ponad zarobiona dzisiaj. Myślę, że jeszcze druga będzie. A trzecia nie jestem pewien. Ale chyba też będzie jeszcze. Będą jeszcze dwie ćwiartki miliona zarobione. Możemy już włączyć, bo to się też musi tu rozłożyć. No i może byście po rozładowaniu belki się odboguje ten kombajn. Będzie normalnie wyglądał. Nawet chyba tak jest, z tego co widzę. Także elegancko tego co zatrudniamy. No i spoko, kultywator też tam dokończył. Po prawej stronie 11, po lewej stronie już siewnik czeka. Tutaj też cały czas czeka, a oba kombajny czekają, tak? Klasik również czeka. No możemy podjechać, ale tak naprawdę to jednak wolałbym zająć się najpierw tą bawełną i też nie jeździć po siunym po jeszcze nieskoszonym, no ale niech będzie. Także zastanawiam się też, co będziemy w następnej kolejności siać, ponieważ właśnie mamy pełny silos soi, mamy dwie naczepy już pełne, teraz też napełniamy dwie ostatnie, kolejne. Także myślę, że już może nie być pełnej, nawet może nie być pustej naczepy jakiejkolwiek do odbioru. Także pasowałoby właśnie tą dobrą cenę soi wyhaczyć i już właśnie pojechać na skup i ją sprzedać. Myślę, żeby nie zaszkodziło. Tu też można wodę napełniać. Też jedna z osób pytała właśnie, gdzie można kupić wodę w komentarzu. No tutaj akurat nie trzeba za to płacić, także można właśnie w jednym z takich punktów, jak ten koło którego przejeżdżaliśmy, napełnić. No ale też gdzieś tam koło koni jest jeden z takich punktów, który właśnie pytał do koni. Chyba, czy do krów? Chyba do koni. Coś tak mi się kojarzy, że ktoś pytał właśnie skąd wziąć wodę. Szczególnie, że właśnie hodowla koni interesowała. No nie dziwię się, bo też mi się podoba. Kurczę, mogę poczekać. Jest jedną z najbardziej opłacalnych, tak samo jak to w Farmingu 19 wyglądało. No tyle, że trzeba na każdym jeździć po 2 godziny, po 2 minuty na każdym koniu dziennie.
Także tutaj hoduję ich 8. Przed poprzednim odcinkiem ujeżdżałem je dwukrotnie. Właśnie pod koniec jednego dnia, na początku drugiego, przed nagrywaniem odcinka właśnie. No ale też koni niedawno sprzedawałem, także. Także tak to wygląda. Znowu nie mogę złożyć tej przyczepy. No cóż. Niech sobie stoi na razie tutaj. I bierzemy również drugą. Ten rozładował belkę? Teraz chyba jeszcze nie. Ładnie sobie kombajny śmigają. Kultywator mogę na chwilę puścić. Tutaj na razie belki nie ma, tak? Także do tego siadamy, a tego możemy jeszcze dopuścić. Niech sobie parę kursów zrobi. Z tym kultywatorem musimy tym zawrócić. No ale ładnie sobie. Tu dwa jakieś siki śmigają, tam dwa jondiry śmigały. Fajnie, właśnie. Pokupnie tych dwóch największych ciągników i kultywatorów. Jedną belkę mamy pełną. Dobra. Ja to chyba od razu rozładować tą jedną i potem mam jeszcze trzy kursy po dwie belki, tak? A cóż tam jest zablokowany? A wiem, soja. Soja. Jest zablokowany kombajn właśnie pomiędzy przedostatnim a ostatnim zbiorem, sprzedażą okrągłych bel miałem właśnie ten ciągnik tam zabrać stamtąd, ale niech on nie zapomniałem. Także musimy to zrobić teraz. Zostawiłem na jeszcze nie zebranym, także teraz przeszkadza temu kombajnowi. No tu widzę, że też wszystko nie wejdzie w tą naczepę. 57 400 prawie. Za taką jedną belkę mam jeszcze trzy kursy. Po dwie belki do zrobienia. No i elegancko, 17 minut odcinka. Też nie będę bardzo przedłużał tego odcinka, ponieważ właśnie dłużej niż pół godziny. Ponieważ za kilkanaście minut zaczynam live'ika. Również sporo właśnie streamuję w tym tygodniu. Także również jak ktoś nie był na moich live'ikach, tylko oglądał odcinki, to zapraszam. Ponieważ właśnie live'iki są dosyć często. Ale nie załadowałem, kurczę, dwie na raz, nie? Tak, cyk jedna, cyk druga. Najszybszy chyba załadunek bawełny. Mój. Kiedykolwiek na tej serii. No bo ładnie są pogrupowane. Także jak ktoś ogląda tylko moje odcinki, nie był na live'ikach, to również zapraszam. Często streamuję. Przeważnie co? Kilka dni, aczkolwiek w tym tygodniu nawet jak miałem możliwość, to streamowałem właśnie nawet chyba codziennie. Nawet chyba codziennie przez cały tydzień. Czasem nawet i po 10 godzin dziennie, także. Były live'iki, także sporo. Niecałe 115 tysięcy. Niecałe 115 tysięcy na taki zestaw, także niewiele chyba z tego, co dobrze liczę, braknie do 1 800 000, tak? O którym mówiłem, że może wpadnie. Także 1 700 000 będzie, ponad 1 750 000 nawet. Ale do 1 800 000 kilku tysięcy zabraknie z tego co widzę. To też trochę płacę pracowników. No, przy takiej ilości, jaką ich zatrudniam, nawet maksymalnie 6. I nawet jak mam więcej zestawów i brakuje już mi pracowników. Właśnie ilościowo, bo mogę maksymalnie 6 na raz zatrudnić, no to muszę raz tego zatrudniać. Dokładnie, kolejny raz prawie 115 tysięcy. Będzie jeszcze jeden taki kurs. No i od razu sobie przyspieszymy czas, zajmiemy się potem świniami. Zbioru soi chyba dzisiaj jeszcze nie dokończymy. No dobra, jeszcze jedną ładujemy. No fajnie to działa. Fajnie to się ładuje. Dobra, ostatni kursik. I możemy od razu włączyć sobie. No, prawie 2900. Fajna cena bawełny. Coś krzywo stoi. Lewa strona w górze.
No i dokładnie. Niecałe 5 tysięcy zabrakło do 1 800 tysięcy. Aczkolwiek z raz jeszcze zrobiłem ponad 30 tysięcy ze świń. Także muszę się właśnie teraz już od razu przesiąść. Proszę tu poczekać ładnie. Muszę się od razu przesiąść. Być może tam będzie jeszcze belka. O, jest pełno świń. Jest kolejny dzień, też koniec do wyjeżdżenia ponownie. Siadamy, ładujemy ostatnie 9, czyli 1/4 przyczepę. Czy też naczepy, trochę trzeba do przodu jednak jeszcze najpierw, żeby wyjechać z triggera. Potem do niego wjechać. Tym favoritem nie będziemy tego ciągać. 9, 10 już nie mogę, bez pełno. Także potwierdzamy, no i... I elegancko, mogłoby się odczepić z wózkiem jednak, nie obraziłbym się, ale ładnie mi się udało odczepić pojedynczo, spiąć to, popchnąć, także fajnie. Już się jakoś jasno zaczyna robić. Czy mi się zdaje, to tak faktycznie już chyba dosyć... A, Fendem, a nie klasem tu jestem, okej. Okay. Klas jest chyba na farmie jeszcze? Chyba klas jest na farmie przy naczepie pełnej. Ostatnio był używany do rozsiewacza. Ponad 500 koni do rozsiewacza malutkiego, którego też swoją drogą dawno nie używałem właśnie na początku serii. A sporo, a teraz nie było okazji. Dobra, zaparkujemy sobie jakoś tak. Z wózkiem się ładnie odpiął. Klas tu już też widzę, że jedzie. Ostatni przejazd i będzie zatrudniony na kolejnym polu. Aczkolwiek właśnie w tym odcinku raczej jeszcze nie dokończymy sobie. Przyjechał starszy brat, Fend. Nie dokończymy sobie raczej jeszcze zbioru soi w tym odcinku, dopiero w następnym. Ale skupmy się na tych świniach. No i pewno sprzedaliśmy, sporo zarobiliśmy, także elegancko. Z 800 tysięcy zarobiliśmy, nie? Ładny pieniądz, ładny pieniądz. Także lecimy teraz sprzedać te świnie. Możemy na przełaj w sumie, bo to już jest pogłoszone. Teraz już też dojechał tu elegancko. Potem go zatrudnimy na kolejnym polu, ale i tak dzisiaj nie skończy jeszcze. Tam Twenda też musimy jeszcze odebrać. Także trochę tej roboty będzie. No i raczej też nie będzie na tą naczepę wszystko, więc będą się jeszcze JC Bigiem przyjechać z drugą naczepą. Oprócz odbioru Twenda to właśnie jeszcze będę musiał odebrać od klasa, bo tu się nie zmieści na tą czerwoną naczepę. Krampę wszystko. Tu jeszcze stoi kombajn do ziemniaków używany właśnie dwa odcinki temu. W poprzednim odcinku robiliśmy porządki i ściągaliśmy właśnie te maszyny dość stąd po właśnie akcji na tym polu, również tym klasem z rozsiewaczem. Jaki to był śmieszny zestaw, możecie zobaczyć właśnie w poprzednim odcinku, jak to wyglądało. Dobra, sprzedajemy świnie. A skojarzyło mi się z tym właśnie bratem Fendem, starszy i przyczepa do zwierząt jest pełna, co? Przeskoczyło mi coś, ja chcę rozładować ją. 36, okej. Okay. A skojarzył mi się z Fendem właśnie, mniejszym i większym, brat młodszy, starszy, ponieważ też na mapce legitkowej mam takiego dużego Fenda, nawet dwa, takiego dużego 1050, 517 koni, oraz mam też małego Fenda 117 bodajże koni, sadowniczego. I fajnie to wygląda, taki malutki, wąski bardzo, Fend sadowniczy i taki wielki. Na jakichś szerokich jeszcze oponach z obciążnikami. Fajnie wygląda, jak zaparkuje ich obok siebie. 400 koni różnicy, a masywnością i wielkością właśnie też bardzo jest duża różnica. Właśnie pomiędzy tymi dwoma ciągnikami. Także fajnie wygląda, jak się postawi obok siebie. Ogólnie też u zwierząt w jednym z kolejnych odcinków trzeba będzie się zająć tutaj dosypaniem słomy rozdrobnionej, no i wody. Tak samo tutaj, no i tak samo u koni. Trzeba by zawitać wody i słomy, wszędzie dosypać, także też myślę, że w tym się zajmiemy w jednym z kolejnych odcinków. A teraz jeszcze myślę, że zostało nam 5 minut, więc sobie JCB-kiem odbierzemy od Finda Ideala, no i puścimy tego klasy na kolejne pole. Aczkolwiek, tak jak mówię, jeszcze dzisiaj nie skończę zbierać tej soi, dopiero w kolejnym odcinku. Nie chcę tego tutaj ładować. Musiało się, kurczę. Okay. A bo nawet jak bez przyczepy wjadę, to bez naczepy, to sobie możemy jakiś kombajn ogarnąć. Najpierw nawet
Czy ten kultywator już tutaj przypadkiem nie za szybko jedzie? Dokładnie. Dobrze założyłem, bo zamienił, zamienił, za. Wrócił. I by już tu kultywował. To, co jest niezebrane. Także to jest niewskazane. Puszczamy tego kombajna. Nie, ten kombajn puszczamy. Możemy też kultywator z 11 na 12 tam do za John Deere'em. John Deere'a za John Deere'em puścić. Ale najpierw myślę, że jednak się skupimy na idealu. Możemy też w sumie. No i tam kończą niedługo, więc. Więc najpierw może podjedziemy Findem do naczepy. No i może na tym przyjeździe odbierzemy do końca go. Nie, chyba się nie opłaca. Chyba się nie opłaca. Nie wiem, czy miałby wystarczająco zboża ten czas w zbiorniku, żeby dosypać mi tą naczepę do pełna. Ale ma tam ponad połowę, także jeszcze. No spokojnie, nie musimy teraz dosypywać. Chociaż może i wystarczyło nawet. Na tyle się dosypie. Bo brakuje. Klask Serion, a nas interesuje JCB z naczepą, który jest tam po drugiej stronie silosu, czyli to będzie tutaj, dokładnie. Zrobimy sobie zawrotkę. Trochę tej słomy jeszcze mam. Nie uprawiałem ostatnio ani owca, ani pszenicy. Czyli raczej co tu jest w tych zbożach. Jedno i drugie. Pszenica, jęczmień i owiec jest na słomę. Także takich rzeczy ostatnio nie uprawiałem. Nie mówię o innych rzeczach. No ale. Dobra, najpierw zatrudnimy sobie tego Finda, żeby akurat po od razu ładunku od razu ruszył. Dalszy zbiornik, zatem muszę wziąć zboże. Kolejny raz pełny zbiornik ma. A to on tu poinformował? Czy ma 80% i pełno jest od razu? Jak go zatrudniłem? Ciekawe. Jak go zatrudniłem. Trawa jeszcze nie jest gotowa. Czas już możemy zwolnić do 10. Na 10 niech sobie leci. A cena soi jak to wygląda? 1574, niecałe 1600. Wolałbym jednak około 1800-1900. Także może niech ten czas na 30 leci nawet. Niech będzie, czemu by nie. Tutaj mamy, widzę, belkę po prawej, kostkę jedną do zbioru, po lewej jedną bawełnę również. Ile tu zostało, czy pomiędzy ten przejazd pomiędzy oboma kombajnami z bawełną na raz weźmie ten klas już, czy trochę mu jednak zabraknie? To jest dobre pytanie. Wsiądziemy sobie tutaj i jak będzie już fend pusty, to dokładnie teraz możemy już zjechać, żeby mu nie przeszkadzać. Sporo mi nasypał, kurczę. Sporo mi nasypał. Spory to ma zbiornik, ponad 13 tysięcy litrów. Także całkiem, całkiem dużo. Na tym polu już raczej odbierać od niego nie będziemy. Także to już na kolejnym, też w kolejnym odcinku będziemy robić. Myślę, że będę sobie ujeżdżał konie między odcinkami, aczkolwiek pracowników puszczał nie będę. Żeby sobie właśnie tutaj nie pracowali. No chyba, że bawełnę samą, bo z tym im się rzeczywiście schodzi. Ale chyba niekoniecznie, bo tam z siewem się też schodzi. Także na razie chyba tego puszczał nie będę. Podjedziemy jeszcze tym, zobaczmy jedną belkę. Ale ogólnie została minutka i będziemy kończyć, ponieważ właśnie za kilka minut rozpoczynam Lewika. Dosłownie za 5, także wszystko na. Może nie na ostatnią chwilę, ale wyliczone, nie? Wszystko wyliczone. Ogólnie zapraszam też do. Zachęcam do oglądania. A nie, elegancko to jeden pasek został, także. Także John Deere tu jeszcze niby taki wąski, mniejszy niż tekstura, ale akurat widać z daleka, że taki biały tutaj pasek zostaje, więc akurat John Deere sobie jeszcze jeden przejazd zrobi do końca i będę miał tutaj bliżej na kolejne pole, żeby z nimi jechać. Tak, szczególnie też zapraszam na moją drugą serię
którą wrzucam właśnie poza farmingą 20, czyli chłopaki Whips z Mazowsza, którą właśnie nagrywam z Agie i z Olkiem w farmingu 22, czyli najnowszym. Dobra, ty możemy jeszcze podjechać bliżej, ale już nie zdążymy dzisiaj tej belki zebrać, ponieważ kończymy. Także jak ktoś obejrzał do końca, to może napisać w komentarzu słowo bawełna, ponieważ właśnie dzisiaj sporo na niej zarobiliśmy. Także dzięki za obejrzenie tego odcinka, ponad pół godzinki. Pewno ma też comment class. Zwolnijmy już tego, żeby się tu nie zderzyli. Także dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się nie podobał, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być tam bieżąco. No to już chyba nie będę tego drugiego kultywatora zatrudniał. Ten jeden tu skończy i ogarnie, być ok. Także dzięki wielkie za obejrzenie. No i do następnego razu. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, no i pa, pa.